Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do wideorecenzji na portalu Zegarki i Pasja. Kiedy do naszej redakcji trafia taki zegarek jak Grand Seiko, mogę mówić o tym momencie w dziennikarskiej pracy, w którym można sobie powiedzieć, że warto to robić, bo właśnie kontakt z takimi zegarkami szczególnie, uprzyjemnia naszą dla Was robotę. To swego rodzaju zegarkowa uczta z Grand Seiko. W tym wypadku z Grand Seiko, który ma zaimplementowaną technologię, będącą jedną z największych faktycznych innowacji na rynku zegarmistrzowskich we współczesnych czasach. Chodzi oczywiście o Spring Drive. Zegarek ten jest zaprojektowany wedle opisu producenta w stylu Evolution 9. Jest to styl podkreślający japońskie poczucie piękna i natury. Osiąga się to przez zastosowanie kształtów składających się z płaskich powierzchni, które są ułożone, można powiedzieć, trójwymiarowo. Ważny jest też zapewniony wysoki poziom czytelności. Dlatego też wskazówki, indeksy zostały jeszcze bardziej rozwinięte, jeszcze bardziej trójwymiarowe, jeszcze dzięki temu lepiej widoczne. A wszystko to jeszcze jest połączone ze zwróceniem szczególnej uwagi na komfort użytkowania, osiągnięty między innymi niżej ułożonym środkiem ciężkości. Ale wróćmy do zegarka jako takiego. Zacznę od mechanizmu, od zegarkowego serca. Spróbujmy złapać ostrość, bo ten mechanizm naprawdę bardzo ładnie wygląda, co kiedyś nawet w Grand Seiko nie było taką oczywistością, ponieważ do czego innego przykładano największą wagę. Teraz równie mocno dba się o wygląd mechanizmu. I wygląda on naprawdę fajnie. Dodam, że ten widoczny medalion na wierniku jest wykonany z czystego 18-karatowego złota. Ten mechanizm to Grand Seiko kaliber 9R96A Spring Drive. Energia do pracy jest tutaj generowana tak samo jak w każdym innym zegarku mechanicznym. Jest tutaj jednak dodatkowe sprzężenie z elektronicznym regulatorem, co pozwala na osiągnięcie wyjątkowego poziomu precyzji chodu. Sprężyna napędowa naciągana jest klasycznie, standardowo jak w każdym innym mechanicznym zegarku z automatycznym naciągiem. Tutaj w Seiko za pomocą bardzo wydajnego systemu Magic Lever, czyli pozwalającego na naciąg sprężyny, niezależnie od tego, w którym kierunku obraca się rotor. Następnie energia z tej sprężyny ma za zadanie napędzać wskazówki, ale jak mówiłem, zupełnie inny jest układ, który reguluje chód. Elektroniczny układ, który przejął funkcję regulatora, potrzebuje prądu. No i tutaj jest to osiągane przez układ kół napędzających wirnik generujący niewielkie napięcie przekazywane do układu elektronicznego, do kryształu kwarcu, a później takie niewielkie koło, które widzimy od tutaj, przypominające małe koło balansowe, jest to koło przez specjalny elektromagnetyczny układ odpowiednio wyhamowywane, właśnie regulując pracę całości. Rezerwa chodu wynosi tutaj 72 godziny, i co ciekawe, jest utrzymywana nawet w przypadku włączonego stopera. Warto wspomnieć też o układzie kół kolumnowych, który odpowiada za precyzję sterowania stoperem, ale także jeżeli chodzi o komfort użytkowania, ma również pozytywny wpływ. Zegarek jest duży. Ma 45,3 mm średnicy. Od razu dodam, że dobrze się układa na nadgarstku, no ale rzeczywistości nie oszukamy. Ten nadgarstek musi być nieco szerszy. W przypadku mnie i nadgarstka o obwodzie około 19 cm wygląda to tak, czyli jak widzicie nieźle, a weźmy pod uwagę jeszcze tutaj błąd perspektywy, który nam optycznie zegarek powiększa. W rzeczywistości jest troszkę lepiej. Spora jest też grubość zegarka. Wynosi 15,8 mm z tutaj wyraźnie wypukłym szkłem. A wysokość od ucha do ucha wynosi 52,6
mm. Materiałem, który użyto do budowy tego dużego zegarka, jest tytan, nazwany tutaj przez Grand Seiko High Intensity. To stop tytanu, niobu i żelaza. Chodziło o to, aby utrzymać wszelkie zalety tytanu, czyli niską wagę czy też hipoalergiczność, ale nadanie wysokiej twardości, bo tutaj nie ma żadnych dodatkowych powłok, jak i osiągnięcie koloru zbliżonego choć trochę do stali, co się oczywiście udało. Pod względem twardości w skali Vickersa materiał ten osiąga wynik do 350. Dla przykładu standardowa stal używana do budowy zegarków osiąga wynik do 250, a zwykły tytan jedynie do 100. Jeżeli chodzi o obróbkę, no to mamy tutaj popis, którego, no cóż, po prostu oczekujemy już od Grand Seiko. Na górnych częściach uszu, na bokach koperty, czy też wewnętrznej części lunety, tej tutaj, którą widzimy przy samym szkle, jest wyraźne szczotkowanie, bardzo precyzyjne, takie bardzo równe. No, to widać, że jest to szczotkowanie bardzo wysokiej jakości. Fazowane krawędzie są polerowane na wysoki połysk. Wspomniane krawędzie, których z racji kształtu w technicznym stylu jest wiele, są ostre i wyraźne. Jest dużo płaskich powierzchni pod różnymi kątami, oddzielonych właśnie ostrymi, prostymi liniami. Tutaj naprawdę poza ogólnie okrągłym kształtem stawiano właśnie na proste linie, tak jak widzimy to w przypadku japońskich takich półotwartych domów. Nadaje to bardzo nowoczesnego, ale i technicznego charakteru. Po prawej stronie zegarka mamy centrum sterowania. Koronka z naniesionym efektownie logo marki, o teraz widocznym, jest z obu stron otoczona jakby przyciskami. To są bardzo proste przyciski o walcowym kształcie, ale o bardzo dużej powierzchni i wygodne w użytkowaniu. Spód to, jak już widzieliście, dekiel. Dekiel przeszklony, ukazujący bardzo ładnie wykończony mechanizm, gdzie jeżeli chodzi o zdobienia na pierwszy plan, wysuwają się pasy genewskie. Druga strona to obrotowa, i to w sposób bezstopniowy i w obu kierunkach, luneta ze skałą 24-godzinną. Ten obrót odbywa się z takim bardzo przyjemnym oporem, pozwalającym na ustawienie dość precyzyjne w wymaganym miejscu. Takie mamy poczucie, jakby to w jakiejś bardzo gęstej mazi pracowało. To jest coś takiego fajnego, trzeba tego po prostu spróbować. Skala na tej lunecie jest wykonana za pomocą masy luminescencyjnej LumiBright i osłonięta szafirową nakładką. Na tarczy zegarka, przynajmniej mi, od razu rzuca się w oczy nietypowy układ małych tarcz na godzinie 9, 2 i 4. Ten układ jest chyba wyjątkowy dla zegarków ze stoperem Grand Seiko Spring Drive. Tarcza wydaje się być czasami czarna, ale tak naprawdę ma kolor ciemnogranatowy. Atramentowy, z taką widoczną w powiększeniu drobnoziarnistą strukturą. Małe tarcze są wydzielone przez minimalne zagłębienie. Na tarczy, tuż za pierścieniem oddzielającym od szkła, czyli za skalą minutową, bo ona jest na tym pierścieniu nadrukowana, są umiejscowione nakładane wielopłaszczyznowe indeksy. To kolejny element w tym zegarku, no, który jest elementem do podziwiania. Szczególne wrażenie robi naprawdę precyzyjnie, idealnie wręcz nałożona masa luminescencyjna. Tradycyjnie dla Grand Seiko indeks na godzinie 12 jest podwójny. Okienko datownika na godzinie 3 jest otoczone ramką, która oczywiście jest równie precyzyjnie wykonana. Na godzinie 7 jest łukowata skala rezerwy chodu z małą wskazówką. No i wskazówki centralne. Tutaj jest ich aż 4. Jak zawsze w Grand Seiko godzinowa i minutowa to jest po prostu popis precyzji wykonania. Fazowania, różne obróbki jak polerowanie, szczotkowanie czy piaskowanie. No i znów bardzo precyzyjnie umieszczona masa luminescencyjna na każdej z nich. To robi ogromne wrażenie i naprawdę nadal uważam, że wielu producentów prezentujących najwyższy poziom tego mistrzostwa wskazówek uczyć mogłoby się, jak się je wykonuje właśnie od Grand Seiko. Długi sekundnik jest nakierowany na biało i sięga do samego pierścienia ze skałą sekundową. Co do obsługi, wszystko jest tradycyjne. Górny przycisk służy do startowania i zatrzymywania stopera, dolny do resetowania wskazań. Jeżeli chodzi o koronkę, to w pierwszej pozycji ustawiamy wskazówkę godzinową,
tak aby dostosować do właściwego czasu, ponieważ wskazówka GMT pracuje płynnie przy ustawianiu czasu, kiedy odciągniemy koronkę do pozycji drugiej. Zegarek, jak widzicie, oferowany jest na bransolecie. Jest ona wykonana z tego samego materiału co koperta. Ma tradycyjną konstrukcję. Zapinana jest na klamrę składaną podwójnie, która ma nałożone bardzo fajne logo marki. Podsumowując to, sportowy zegarek o sporych możliwościach, czyli ze stoperem, z opcją drugiego czasu oraz ze wskazaniem rezerwy chodu. Bardzo precyzyjnie pracujący. Mimo wyraźnie do tego sportowego charakteru, te ciemne barwy, lśniąca luneta nadają nieco dystyngowanego, eleganckiego charakteru. Zegarek jest doskonałą opcją dla podróżujących, jak i dla tych osób, które po prostu chcą wiedzieć, jaki jest czas w innych miejscach na świecie. Doskonała luminescencja, wodoszczelność do 100 metrów mocno podnoszą użytkowe walory i tym samym uniwersalność zegarka. A atrakcyjność dodatkowo podnosi limitacja do 700 sztuk. Jeżeli chodzi o cenę, to wynosi ona katalogowo 58 750 zł, jak widzicie na metce od zegarka. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i zapraszam jak zawsze do naszej tradycyjnej recenzji na portalu Zegarki i Pasja. Wskazówka płynie wprost idealnie. Takie osiągnięcie właśnie tylko w Grand Seiko.